ciebie. Wiem, że w życiu nic innego. Witam wszystkich w kolejnej części poradnika początkującego karpiarza. Omówiliśmy już praktycznie wszystko, co jest potrzebne do łowienia na szybki dzionek, tak więc jeżeli przyszedł już moment na wybranie się na zasiadkę dwu-, trzydniową czy tygodniową, potrzebujecie schronienia, które będzie dla Was wystarczająco dobre, aby po prostu wytrzymać tak długo nad wodą. Mógłbym mówić tutaj o namiotach różnego typu, ale jakby nie skupię się na tym, dlatego że moim zdaniem każdy początkujący karpiarz, który jeździ praktycznie sam albo chce mieć coś dla siebie, nie jeździ z dziewczyną, nie jeździ z kimś na ryby, potrzebuje na początek coś tańszego, nie tak drogiego jak namiot, polecam właśnie brolkę. Standardowa brolka naprawdę w 100% jest wystarczająca. Tutaj akurat mam model Universal Broly Mikado, który tak naprawdę dzięki niemu robię swoje szybkie nocki. Bardzo szybko się składa, bardzo szybko się rozkłada. Ma w komplecie dwa panele. Ten, który tutaj widzicie, oraz cały z moskitiery. Tył jest odpinany, cała moskitiera z tyłu też jest odpinana, aby w pory letnie po prostu był całkowity przewiew. To jest bardzo istotne. I zawsze to mówię i powtarzam, jeżeli wybieracie namiot, bądź brolkę, bądź cokolwiek innego, sprawdzajcie, czy jest on dobrze przewiewny, czy ma odpinane z tyłu okno z moskitierą. Jest to naprawdę mega istotne, bo w lato nie da się po prostu wytrzymać w takim namiocie. Kiedyś miałem podobny namiot, który nie miał z tyłu żadnej moskitiery. W momencie, kiedy jest gorąco, nie ma chmur i rano wchodzi słońce, jest jak w piekarniku, śpi się jak w piekarniku, nie da rady wytrzymać, od razu jest rano, trzeba wychodzić bez sensu, nie da rady się wyspać. Ja tego nie lubię, jeżeli Wy lubicie się wyspać, zdecydowanie polecam moskitierę. Niewielkich rozmiarów, przede wszystkim bardzo dobry w transporcie, mieści łóżko oraz bagaże, czyli to, co dla Was najważniejsze. Czyli podsumowanie jest krótkie, jeżeli wybieracie się na swoje pierwsze zasiadki, potrzebujecie zwykłej brolki, która właśnie wygląda w ten sposób. Możecie w niej spać zarówno w ciągu jednego dnia, jak i przez tydzień. Front sobie możecie cało odpiąć, to jest konstrukcja parasola, więc tak naprawdę możecie nawet go sobie zabrać na szybki wypad na dzionek w momencie, kiedy macie słońce bądź deszcz i też skutecznie łowić. Podsumowanie jest proste. Zaczynacie, zdecydowanie polecam brolkę. Mała w transporcie, bardzo wygodna i nic więcej, nic zadać, nic ująć. Do zobaczenia w kolejnych częściach poradnika początkującego karpiarza. Zakochałem się na amę w tym, co robię. Wiem, że w życiu nic innego już nie zrobię.